Jeśli chodzi o modę od Twisted Cut, to głównie mam tu makijaż, jakieś cienie do powiek, eyelinery, rzeczy na policzki oraz pomadki. Następnie mamy Okryui, nie mam pojęcia jak to się czyta. Mamy tu na pewno jakiś wybór modów z włosami. Nie są to może jakieś giga super długie fryzury dla dziewczyn, takie typowe. Nolan Sims, tak, mam tylko 3 fryzury od tego twórcy, czy tam 4. Zniewalająca ilość, wow, brawo dla mnie. Z bluzek też nie mam za dużo, ale coś się tam znalazło. Są to bluzki, które są takie spoko, nie wyróżniają się za bardzo, ale ich używam. Natomiast jeśli brakuje wam spodni, to na pewno musicie odwiedzić tego twórcę, bo ja mam wiele spodni czy spódniczek i są zrobione naprawdę fajnie. Oczywiście nie obyłoby się w tym filmiku bez wspomnienia o Clumsy Alien. Jest to osoba, która robi po prostu przepiękne mody, jak widzicie. Zdecydowana większość włosów, którą posiadam, jest właśnie od tej osoby. Są piękne, piękna struktura, model, fryzury, różnorodność w długości włosów, czy spięte, czy nie, czy falowane, czy proste. Znajdziecie tu absolutnie wszystko. Tak samo jeśli chodzi o ubrania. Są po prostu piękne i ja nie wiem, co bym bez nich zrobiła. Naprawdę. Spodnie też są, jakieś spódnice. Warto zajrzeć, na pewno nie wyjdziecie z pustymi rękoma. Sims Trouble. Mam dosłownie garstkę fryzur i to tyle, ale pomyślałam, że są tak ładne, że warto tutaj o tym wspomnieć. QR Sims. Też mam garstkę fryzur, ale myślę, że są na tyle ładnie zrobione, że warto też tutaj o tym twórcy powiedzieć. Miko. Miko robi fajne ubrania, może to nie jest mój top wybór, ale takie pojedyncze zdarzają się, że naprawdę muszę je mieć koniecznie. Co mi się podoba w modach od Miko, to jest fakt, że ma przepiękne rzęsy 3D, różne typy. I to nie są takie rzęsy, że wiecie, jakbyście se dokleiły, tylko takie bardzo naturalnie wyglądające. Więc jak brakuje wam pięknych rzęs, no to zapraszam. Solistar. Nie znam pełnego katalogu tego twórcy, jednakże ja w większości mam takie sportowe rzeczy ze strony, ale nie tylko. Te niesportowe mi się też szczególnie podobają, ale wiadomo, zawsze warto mieć ciuchy na różną okazję dla Simsów, dla Simek. Jak idą na siłownię, to nie chcecie, żeby nagle losowo wyskoczyli wam z ciuchami stworzonymi przez jej, tylko też byli ładnie ubrani i o to w tym chodzi. I buty. Buty też się tu znajdą, już też niekoniecznie sportowe, co ciekawe. Polecam, ładnie wyglądają. Gius Sims, nie wiem. Jeśli brakuje wam butów i to różnych, czy na obcasie, czy trampków, adidasy, zimowe, niezimowe, zapraszam, jest pełno ich, tam jest gigantyczny wybór, są one zrobione naprawdę dobrze, wyglądają po prostu cudownie, ja nie mogę się przestać zachwycać, no nic, tylko pobierać. I nie, nikt mi nie zapłacił za zrobienie tego filmu. I mody ze strony A Harris Britney. Są to włosy naprawdę przepiękne, bardzo je lubię, no spójrzcie, wyglądają świetnie, więc też warto zajrzeć, warto popobierać, popróbować, sprawdzić jaki się ma styl tych modów Maxi Smash, no bo szczególnie we włosach widać znaczną różnicę między jednym twórcą a drugim.
Mam też oczywiście dużo innych losowych modów, które pobieram z The Sims Resource lub wyszukuję na Pinterestie. Tam zawsze znajdzie się jakiś skarb, więc warto szukać.